dowódcą był kapitan Kontak, stacjonował w Gruszwicy. Tych żołnierzy Gręczu, co było około 600. Dodatkowo, żeby wzmocnić oddział Kręczucu, sprowadzono 53. Pułk Artylerii Polowej z Olsztyna. Także siła to była dosyć duża. Natomiast z drugiej strony granicy do Radziejowa przybył z komendy Wojska Polskiego z Włocławka. Tam był stacjonował 31. Pułk Strzelców Kaniowskich Wojska Polskiego. No, oni w odróżnieniu byli charakterystycznie umundurowani, wyglądali jak legioniści. Nie tak jak żołnierze z armii pruskiej w cywilu, wiesz, w koszarach nosili feldmyce, później ozdabiane oczywiście biało-czerwonymi kokardami, czy te mundury, żeby się rozpoznać, charakterystyczne feldgrau czy steingrau, opaskami biało-czerwonymi. Natomiast pułk 31. Wrocławka, rogatywki dopiero weszły w drugiej połowie stycznia jako regulaminowe nakrycie głowy Armii Wielkopolskiej, ale praktycznie do początku lat 20. to można powiedzieć, że to były pruskie mundury. One były przerabiane oczywiście według regulaminów. Rogatywka dopiero weszła w połowie stycznia i to początkowo nosiła kadra dowódcza, dopiero potem szeregowi, żołnierze, strzelcy czy jazda wielkopolska. Natomiast 31. pułk oczywiście wyglądał jak legioniści w maciejówkach, oczywiście w przerabianych mundurach. Pamiętajmy, że to była, kończyła się pierwsza wojna światowa. Ten żołnierz wyglądał biednie. On był obszarpany, tego brakowało. Natomiast tutaj na terenie zaboru pruskiego, po zdobyciu Kruszwicy, czy Inowrocławia, czy kolejnych miast, czy nawet pod Gnieznem, powstańcy wielkopolscy, kujawscy, czy tutaj stanu wielkopolski, no, jednolicie się mundurowali. Co prawda to były zdobyczne mundury, ale Niemcy mieli zapas. Zapas tego. W samym Inowrocławiu zdaje się, że wyciągnięto 3000 mundurów z koszar, z oporządzeniem. Także oni w pierwszym okresie się w miarę jednolicie umundurowali, okryli tymi mundurami. Oczywiście dla odróżnienia zaczęto używać bądź to biało-czerwonych opasek, bądź na feldmycach początkowo kokard. Dlatego, że ten żołnierz powstańczy od żołnierza Gręczucu, no może odróżniały żołnierzy Gręczucu hełmy. Ten żołnierz pruski, co zaraz Państwu pokażę, który... Nie, nie wiem, czy tym przerzucić, tylko tak ci dałem jako wskaźnik tam, żeby czasem pokazać. Nie, tutaj ręcznie przerzucić. Chyba też już nie chcę, ale to może tak. Na szczęście zachowały się zdjęcia 140. Pułku Piechoty, który stacjonował w Inowrocławiu od 1890 roku. Także tak wyglądał żołnierz pruski, powiedzmy do roku 1916, kiedy zaczął się kryzys, a więc tutaj Państwo macie, można powiedzieć, że kopię munduru pruskiego, wzór 1907/10. Jest to jeszcze, można powiedzieć, taki bardziej ekskluzywny model munduru, tutaj na manekinie. Brandenburskie wykładane mankiety zapinane na guziki. Guziki są na zewnątrz, jeszcze z koroną cesarską. No oczywiście tu jest kokarda, czyli to już jest, powiedzmy, że powstaniec polski, wielkopolski czy kujawski. Pas pruski z maksymą Gottlieb z ładownicę do karabinu Mauser, mieszczące w sumie 90 naboi. Z boku bagnet, liściak, z tyłu chlebak. Także tak początkowo wyglądał ten powstaniec. Nie każdy też miał karabin. Ten, który wyszedł, powiedzmy, z koszar, czy powiedzmy, był na urlopie, no to jedynie przy pasie posiadał bagnet. Karabiny dopiero trzeba było zdobywać na nieprzyjacielu, czy z magazynów. Tak jak to miało miejsce w Inowrocławiu, no czy nawet w Kruszwicy, kiedy po części rozbrojano Gręczuc.
i te karabiny wpadały w ręce. Okryciem oczywiście zimowym był płaszcz albo w kolorze feldgrau, tak jak mundur, albo wcześniejszy model Steingrau, bardziej taki szary. Oddziały pruskie, jak wspominałem, w początkowym okresie były oczywiście nakryciem głowy, na charakterystycznym były pikelhauby, wzór 1895. Tutaj żołnierze mają pokrowce nałożone te pikelhauby, takie parciane, wolniane, z numerem pułku, czerwonymi cyferkami wyszywano, żeby ten pułk był widoczny. Tak samo na pagonach, na ramiennikach był numer pułku, zawsze było można rozpoznać. Podstawowym uzbrojeniem były karabiny Mauser, wzór 1898 i wcześniejszy model 1888 na amunicję kalibru, później te starsze modele również przekalibrowane, 7,92 mm, także prawie 8 mm pocisk. Karabin niezawodny z końca XIX wieku, ale w niektórych armiach Ameryki Południowej używany do dzisiaj. Później oczywiście zmieniony, skrócony. Tutaj mam replikę, później Państwu pokażę na stole z ekspozycją. Skrócona wersja, już bardziej drugowojenna. No, z oryginałami jest kłopot, bo wymaga to pozwolenia i czasami można popaść tarapaty z prawem, ale to temat na inny czas. Także tu są żołnierze 140 pułku piechoty na Wrocławiu. Jeszcze gdzieś tu miałem kadrę oficerską tegoż pułku. Niekiedy na tych zdjęciach nie wiadomo akurat z jakiego okresu. Takie widełki są pomiędzy a pomiędzy. Służba w armii pruskiej trwała 2 lata wtedy. Także ta kadra mogła się zmieniać. Pewnie gdyby człowiek zrobił kwerendę taką w archiwach niemieckich, to pewnie po nazwisku by dotarł to, w jakim czasie służył. Kadra oficerska, trudno stwierdzić, czy jest to jakiś Polak pomiędzy nimi. Być może. Chociaż jedynie do stopnia podoficera Polak mógł pewnie dostąpić. Jeśli jeszcze chodzi o rok 1914-16, tutaj jest na 99% Inowrocław. Jeńcy rosyjscy, przewożeni. Widać tam żołnierzy podoficerów pruskich, zwłaszcza w tych czapkach z daszkiem, z pałaszami czy z szablami przy boku się podpierają tak fantazyjnie. Tutaj widać prusaków, oficerów czy podoficerów. Natomiast tutaj ten tłum, gdybyście Państwo się przyjrzeli, to jacyś czerkiesi chyba również tam są. Także to jest armia, ex-armia Mikołaja II Romanowa, wzięta do niewoli. Również transporty takich jeńców przejeżdżały przez Inowrocław. Jest jeszcze inne archiwalne zdjęcie, to jest akurat z pocztówki. Także to również miało miejsce. Także tygiel tych wszystkich żołnierzy, no na pewno i byli tam żołnierze polscy, pochodzenia polskiego, bo jak wiemy, oni wszyscy służyli w różnych armiach. Niekiedy spotykali się gdzieś, ale no, wszyscy już byli na tyle zmęczeni, że czasami walka, wola walki naprawdę była nijaka. No, w przeciwieństwie tutaj do Wielkopolan, którzy zaczęli faktycznie po 27 grudnia 1918 roku wyzwalać poszczególne miasta i miasteczka na terenie Wielkopolski.